Społecznego Komitetu Organizacyjnego, władz samorządu powiatu bialskiego, władz miasta i gminy Międzyrzec Podlaski oraz Bialsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Serdecznie Państwa witam na konferencji popularno-naukowej pod tytułem Totus Tus. Wszystko postawiłem na Maryję. Myśl papieska i prymasowska jako determinanty rozwoju kulturowego i duchowności maryjnej ludowności Podlasia. Zorganizowanej z okazji jubileuszu 50-lecia pracy duszpasterskiej księdza infuata Kazimierza Korszniewicza w Międzyrzecu Podlaskim. Znaczenie słowa niewola, tak dotkliwie dla nas Polaków, kryje w sobie podobny paradoks jak słowa Ewangelii o własnym życiu, które trzeba stracić, ażeby je odzyskać. Wolność jest wielkim darem Bożym. Trzeba go dobrze używać. Miłość stanowi spełnienie wolności, a równocześnie do jej istoty należy przynależeć, czyli nie być wolnym, albo raczej być wolnym w sposób dojrzały. Jednakże tego niebycia wolnym w miłości nigdy nie odczuwa się jako niewola. Nie odczuwa jako niewoli matka, że jest uwiązana przy chorym dziecku, lecz jako afirmację swojej wolności, jako jej spełnienie. Wtedy jest najbardziej wolna. Oddanie w niewolę wskazuje na szczególną zależność, na świętą zależność i na bezwzględną ufność. Bez tej zależności świętej, bez tej ufności heroicznej, życie ludzkie jest nijakie. I to Jan Paweł II przemodelował i przeniósł przedmurze chrześcijaństwa z tego wymiaru geograficznego w przestrzeń osobistą i w przestrzeń społeczną. Odtąd obrona przed barbarzyństwem rozgrywa się także we wnętrzu każdej osoby i w każdym miejscu. Nie ma teraz wyraźnych granic w przestrzeni geograficznej i w życiu społecznym. Dziś, budując tożsamość swoich rodzin i swoich małych ojczyzn, a także tych większych, jak Polska czy Europa, powinniśmy pamiętać o naukach obu wielkich Polaków. Chciałbym zacytować słowa prymasa Wyszyńskiego skierowane do katolików niemieckich podczas wizyty w 1978 roku. Wydaje się, że nie straciło one w ogóle na swojej aktualności. Cytuję. Chrystus, nasz Zbawiciel, chciał, aby nad Jego rodziną czuwała Bogu Rodzica. W jej imię zaczęliśmy w Polsce dzieje narodu chrześcijańskiego. Otrzymaliśmy od niej skierowanie ku Synowi Bożemu. W niej położyliśmy całą naszą nadzieję. Nie zawiedliśmy się, oby jej macierzyńskie serce czuwało nad nami i stale się jednoczyło w krzyżu Europy. Wołajmy do niej o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. To Złota Myśl mówi, że bohaterami są ci, którzy dokonują dzieła. Także chwała tym, którzy je w porę zauważą i docenią. Tak jak na wstępie powiedziałem, szukaj dobra w drugim człowieku i dziel się tym dobrem z innymi. Każdy z ludzi ma w bilansie swoich dokonań ma jakiś dorobek. Dorobek pozytywnych dokonań. Często w biegu życia tego dorobku nie zauważamy. Ale ksiądz infuat zbudował taki gmach swoich dokonań, że nawet słabowidzący to jest w stanie zauważyć tu w Międzyrzecu Podlaskim. I myślę, że dobrze się stało, że ludzie o wrażliwej duszy zdolni zauważyć dobrą stronę każdej sprawy i dobro dostrzec w drugim człowieku, utrwalają te wartości na bieżąco. Świętej pamięci dr Józef Geresz utrwalił to w wydaniach książkowych, a dzisiejsza publikacja, dzisiejszy album, który zostanie, myślę, za chwilę przekazany, została zainicjowana przez zespół miejscowych i związanych z Międzyrzecem ludzi dobrej woli, parafian, samorządowców, przedstawicieli władz, obecnie i w przeszłości współpracujących z księdzem infuatem oraz świadków jego dokonań. Jest to również wyrazem wdzięczności za 50 lat posługi księdza infuata Kazimierza Korszniewicza w Międzyrzecu. Księże infuacie, życzymy następnych 50 lat w zdrowiu, radości i życzliwości ludzkiej. Przede wszystkim życzliwości ludzkiej.
takiego wspaniałego pokoju. I chcę się pokłonić wszystkim, którzy potrafią zauważyć dobro w drugim człowieku. Ksiądz Infuat absolutnie nie wzmacnia przekazu tych, którzy przemawiają za ciągłym obniżaniem wieku emerytalnego, ponieważ stara się udowodnić ze skutkiem wspaniałym, że wiele można osiągnąć z różnej pozycji, swoim autorytetem i wiele wydarzeń, które działy się w naszym mieście, wiele znaków pamięci doczesnej, jak i to, co chyba stanowi takie podsumowanie jego proboszczowskiej misji, jego kapłańskiej drogi, to właśnie patronat Jana Pawła II nad naszym miastem i chcieliśmy pokazać te momenty, drogę do tego i udział księdza Infuata właśnie i w zdjęciach, i w tekście. Mam nadzieję, że każdy z nas, przeglądając tę publikację, będzie mógł objąć księdza jubilata wdzięczną pamięcią, refleksją i życzeniami, aby jeszcze wiele takich znaków swojego posłannictwa w naszej wspólnocie ukazał. Myślę, że warto mieć taką osobę w naszym mieście. Warto, że wśród nas jest honorowy obywatel miasta, który zostawił serce w tym mieście i jeszcze myślę, mam nadzieję, że długo, długo będzie je tutaj zostawiał. Brak mi słów, proszę księdza, żeby w tych kilku słowach podziękowań wyrazić to, co czuję, ale myślę, że te hasło dzisiejszej konferencji, to tu stół cały twój, gdyby trochę sprowadzić na grunt działalności społecznej księdza, to myślę, że w każde działanie, które angażował się osobiście, angażował się z przekonaniem i całym sobą. I myślę, że gdyby nie to wewnętrzne jego przekonanie i wiara w to, że się da, to wielu, wielu efektów jego pracy byśmy nie mieli i myślę, że dużo rzeczy w tym mieście by się nie pojawiło. Czcigodny jubilacie, ja w imieniu całej społeczności gminy Międzyrzec-Podlaski chciałbym pochylić czoło i podziękować za przepiękne dzieła słowa, dobrego słowa, ale również te, które obrazują ogrom pracy włożonej przez szanownego jubilata. Stoję tutaj w imieniu mieszkańców Krzywicy, Mań, Halas, Łukowiska, Żabiec i wielu miejscowości z terenu gminy Międzyrzec-Podlaski, którzy swoją wdzięcznością otaczają jubilata gorącymi myślami za to, że stworzyłeś wielki budowniczy przestrzeń do spotkań i dobrej modlitwy. Że tak wartościowy i zasłużony człowiek jak ksiądz Infuat Kazimierz Karczniewicz mógł tu pełnić posługę duszpasterską, szerząc dobro, pracując z całych sił dla ludzi i Kościoła, zaświadczając swoimi uczynkami i postawą, że jest Bóg i że Kościół katolicki jest nadal potrzebny. Księże Infuaci, proszę przyjąć w moim imieniu, w imieniu środowiska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wydziału Prawa i Administracji, który reprezentuje tegoż Uniwersytetu, najserdeczniejsze życzenia. Ogromne wyrazy szacunku właśnie za to, że godność człowieka, która jest oparciem, która jest fundamentem zarówno nauki Kościoła, jak i opierają się na jej ogólnoludzkie wartości, to była wartość, która księdzu Infuatowi przyświecała przez całą swoją działalność i jest dla mnie zaszczytem, że mogłem księdza Infuata poznać, że mogliśmy odbyć tyle rozmów i że jestem tutaj. Też bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Wszystkiego dobrego życzę księdzu Infuatowi zdrowia, wytrwałości i siły w dalszym działaniu na rzecz parafian, na rzecz wspólnoty mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, ale też na rzecz godności człowieka, tak jak ksiądz to czynił dotychczas. Szanowni przedstawiciele
Senatu i Sejmu, parlamentarzyści, panie ministrze, szanowni i dostojni goście, panowie profesorowie, ci, którzy przemawiali tutaj, zespół lekarski, zespół lekarzy i wszyscy, bo trudno wymienić, bo naprawdę nie ma czasu. Ale chciałbym powiedzieć dzisiaj, że to, co usłyszałem, to przerasta mnie, bo nigdy nie liczyłem na to, że będzie mi ktoś dziękował, że będą o tym mówili, ale to pobudza do refleksji jeszcze głębszej i do mobilizacji do tego, ażeby właśnie coś dać siebie. A co ja mogę dać siebie teraz, kiedy 87 lat liczę? Tylko jedynie modlitwę, modlitwę i jeszcze raz modlitwę. A to, co mówił pan dyrektor i pan profesor o kardynale błogosławionym Stefanie Wyszyńskim, Ojcu Świętym, to wszystko było dla mnie jak gdyby dziś, bo ja to wszystko przeżywałem, bo ja wzrastałem w tych pięknych, wspaniałych świadkach wiary, miłości Boga i Ojczyzny i jednocześnie uczenia tej wiary, opatrzność Bożą i ufność Maryi Królowej Polskiej, która tyle razy wyprowadzała nasz naród polski z niewoli, z rozbiorów, prowadziła ku wolności. I dlatego ona jest tą królową, jasnogórską panią zwycięską, której zawsze czczę, do której się modlę i wypraszam potrzebne łaski. Patronat nad naszym miastem. To piękne i wspaniałe dzieło, że mamy tak wielkiego orędownika w niebie, jakim jest Jan Paweł II Wielki, a drugiego kardynała błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. I właśnie ta pielgrzymka, o której wspominał pan burmistrz, który udaliśmy się na Jasną Górę, to było podziękowaniem Matce Najświętszej za ten wielki dar. Ale jednocześnie miałem na myśli to, aby to nasze piękne, wspaniałe miasto, a żeby ten dobry, wspaniały lud tego miasta Międzyrzeca został promowany i promowany na cały świat przez transmisję Radia Maryja i telewizji Trwam, które ogarniają różne kontynenty. I dlatego to była promocja naszej męczeńskiej diecezji, ale jednocześnie i promocja tego naszego pięknego miasta, które ukochałem, bo miałem różne propozycje od księdza biskupa i Garwolny, i Parczek, i Radzyń, a ja mówię, zostaję w Międzyrzecu. I to, co się zrobiło przy Bożej pomocy, to nie moja zasługa. To dzieło Bożej opatrzności, Bożej łaski i dobroci ludzi, tych, którzy tu na tej ziemi żyli i jeszcze żyją. Tych, którzy odeszli, o których wspominamy, to byli piękni, wspaniali. Tu była wiara, tu była jedność. Kościoły pękały w szwach, bo naród garnął się do Boga i garnął się do Kościoła. Dlatego, proszę Państwa, nie będę przedłużał i nie będę indywidualnie tutaj dziękował, ale muszę podziękować w szczególny sposób panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Przemysławowi Litwinikowi, że to, co dzisiaj mamy, to jest jego dzieło. To on jest tym spiritus movens, causa movens, który to poruszył, który to uruchomił i który właśnie nadał temu ten charakter, jak gdyby tak wspaniały i uroczysty. Dlatego, panie profesorze, serdecznie, gorąco dziękuję za tablicę na szpitalu, jak również i ta uroczystość dzisiejsza. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego i wszystkim Państwu za to, żeście łaskawie Państwo przyszli tutaj, zaszczycili swoją obecnością. Serdecznie dziękuję i życzę wszystkim wszelkiego dobra, zwycięstwa nad złem, aby budować dobro w naszych duszach,
w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej społeczności, w naszym ukochanym kraju, w ojczyźnie, która wierna Bogu i Kościołowi była i jest i powinna pozostać przez wszystkie lata. Wszystkim Bóg zapłaci, szczęść Boże. Dziękuję Państwu. Jeszcze dwa utwory po deklaracji Węska. Dziękuję również temu pięknemu zespołowi artystycznemu, który właśnie nastraja do zadumy, do refleksji i prowadzi do tego, aby wyciągać właściwie wnioski. Pana Ekscelencję, księża biskupi, szanowny księże i wuacie, czcigodni księża, szanowne osoby konsekrowane, szanowni Państwo, mam wielką przyjemność i wielki zaszczyt w imieniu pana ministra Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, wręczyć medal Komisji Edukacji Narodowej księdzu Infuatowi. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie może przekazać minister edukacji i nauki. Ksiądz Infuat, jak było to powiedziane przez ekscelencję księdza biskupa, stworzył wiele dzieł. Wiele dzieł w postaci pomników, w postaci dzieł namacalnych i też dzieł takich nienamacalnych. Ale ksiądz Infuat to również nauczyciel, ten dobry nauczyciel, który za wzór przyjął naukę Jezusa Chrystusa. Nauczyciel, który jest dla nas drogowskazem. Nauczyciel, którego my dzisiaj potrzebujemy jako katolicy. Pracował w naszym mieście w czasie Solidarności, później stan wojenny, wielkie przemiany, przełomu lat 90., kryzysy, walka o przetrwanie szpitala i wieloletnia posługa kapelańska. Wspieranie duchowe tutejszej społeczności, budowa kościołów i kaplic, kreowanie nowych parafii, budowa pomników, aby duch w narodzie nie gasł. Posługa proboszczowska i dziekańska, praca w kurii. Dużo tego jak na jedno życie. W imieniu kapłanów pracujących w Międzyrzecu i w samym dekanacie gratulujemy siły i owoców. Prosimy o przyjęcie wyrazów wdzięczności za wszelkie dobro, które przez posługę księdza Infuata doświadczyli obecni kapłani międzyrzeccy oraz nasi poprzednicy. Niech Pan Bóg błogosławi na długie lata. Jak ksiądz biskup ordynariusz powiedział w słowie, że w owocach duszpasterskich człowiekowi trudno oceniać, Bóg to wie, przez lata, to chciałbym się skupić, przepraszam, że się nieco powtórzę, na trudzie znoszenia świątyń księdza Infuata, podkreślając jego ryzyko, bo był ryzykantem, jest ryzykantem. Ksiądz Infuat w tym znaczeniu duchowym. Hek Ecclesia Matrix Est. Znajdujemy czasami takie maksymę, inskrypcję w starych kościołach we wnętrzu, bądź na frontonach kościołów, na elewacjach, jako świadectwo, że wierni skupieni wokół świątyni prowadzili tak życie z wiary, że dali początek istnienia innym parafiom. Podobnie było przy kościele świętego Józefa w Międzyrzecu Podlaskim. Te trzy parafie Chrystusa Króla przy nieustającej pomocy w Maniach i Matki Bożej Szkapleżnej Przewicy w uznaniu niegdyś proboszcza księdza Kazimierza podjęły się budowy świątyni parafialnej, a dziś funkcjonują już jako dłuższej historii wspólnoty parafialnej dzięki odwadze, wyobraźni i trudowi proboszcza parafii. Dorastały do tego, aby przy ogromnym zaangażowaniu inicjatora i prowadzącego budowę księdza Infuata stać się nową wspólnotą żyjącą własnym życiem,
jak to ksiądz Jedła czasem mówi, odstawienie jak dziecko od piersi własnym życiem. Po drugie, ksiądz Inwuat, wiedząc, że parafia staje się mniejsza, po wydzieleniu nowych parafii, utworzeniu, zbudował te dwie kaplice jakby na zaś. Przyszłość właśnie z Rabcem i Kalasem, aby z odwagą pracować nad integracją wiernych z Bogiem, jak i ze sobą wzajemnie. Gratulując tej odwagi, wyobraźni i konsekwencji w tym trudzie, dołączam się do słów wdzięczności parafian, którzy w osobach delegacji przystąpią tak z naszej parafii, jak i z ościennych parafii. I pragnę także podziękować księdzu Inwuatowi za pomoc w posługiwaniu kapłańskim, z którym nam towarzyszy na co dzień. Bóg zapłać księdzu Inwuatowi.